Cześć, nazywam się Iza. Pokażę Wam dzisiaj, jak w kilku ruchach zrobić motyla. Użyję koloru turkusowego, granatowego, czerni i bieli. Rozpoczynam od nałożenia koloru turkusowego. Trochę granatu. Motyl nie musi być do końca równy. Teraz czarnym kajalem obrysowujemy naszego motyla. Teraz wracamy do farb i czarnym kolorem zaznaczamy żółty. Dla ożywienia naszego obrazka dodam troszeczkę koloru, którego wcześniej nie planowałam. Będzie to kolor żółty. Kolor nie cieniuje pomiędzy sobą. Myślę, że nasz model będzie bardziej dynamiczny. Jak mówiłam wcześniej, nie musi być to obrazek, który jest symetryczny. Po prostu dokładamy koloru tam, gdzie nam go brakuje. Jeszcze poprawiamy kontur. Żeby nasz motyl był bardziej drapieżny. Możemy również wykończyć go brokatem. Jest to srebrny Glamour Sparks, który przy używaniu farby Supra nie potrzebował bazy. Nie zapomnijmy również utrwalić naszego motyla. Użyję do tego dermakoloru Fixer Spray. Teraz założymy na twarz troszeczkę koloru, żeby wypełnić luki. Jeżeli tło wypełniamy po narysowaniu obrazka, starajmy się robić to jednak gąbką. Używam zwykłej lateksowej gąbeczki do podkładu.
Panie, 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 założyć jak najwięcej różnych kolorów, żeby nasz motyl zrobił się. Farba super rozprowadza się również bardzo dobrze na włosach, więc jeżeli mielibyśmy pomysł pokrycia kolorem włosów, nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli suprę nałożymy cieniutką warstewką, tak jak tutaj gąbką, nie ma konieczności utrwalania jej.